Szanowni Państwo, Pan Minister, chciałbym kilka słów na temat rolników Krakowa. Proszę Państwa, to przykład najlepszych ambasadorów, jakich ja osobiście poznałem za granicą, a znam ten zespół co najmniej od 17 lat, gdzie co roku wyjeżdżają na uroczystości patriotyczne związane z lądowaniem wojsk pod dowództwem generała Stanisława Sosa-Boskiego. Tam z księdzem Józefem Stecem jeździmy i uczestniczymy w tych pięknych, patriotycznych uroczystościach. Drodzy Państwo, pani Roma 23 lata przyjeżdża z młodzieżą, dziećmi i młodzieżą na te patriotyczne uroczystości. Pod Arnhem, do Drill i Osterbeck. Są to prawdziwi ambasadorowie naszej polskiej kultury, muzyki. Pani Roma jest osobą niezwykłą, niezwykle patriotyczną i myślę, że ten koncert dzisiejszy, nie rozmawialiśmy w jakim będzie klimacie, ale na pewno i patriotyczny. A jeszcze Państwu tylko jedną rzecz muszę powiedzieć, bo to jest coś, co można tylko zobaczyć Osterbeck. Proszę Państwa, pierwszy raz, kiedy przyjechałem do Osterbeck z księdzem Józefem Stecem, uczestnicząc w tych patriotycznych uroczystościach i nabożeństwie ekumenicznym, w pewnym momencie słyszę zapowiedzi, że będą wchodziły dzieci. Są trzy wejścia na ten cmentarz, bo to jest cmentarz zorganizowany, gdzie jest 2300 mogił i wchodzą dzieci i wchodzą dzieci takie najstarsze, kiedy pierwszy raz widziałem to piękne wydarzenie patriotyczne, najstarsze może miało 7 lat. Każde dziecko ma bukiecik zrobiony przez siebie, inny, i dzieci wchodzą i wchodzą i stają przy mogiłach. Każde staje przy mogile. 2300 mogił. Z tego pochowanych 99 spadochroniarzy, którzy w Drill zginęli, jest tam tablica pamiątkowa. Proszę Państwa, dla samego tego momentu warto tam być. Nie będę tutaj udawał wielkiego mężczyzny. Ja się po prostu popłakałem, jak to zobaczyłem, że te małe dzieci w taki sposób, w patriotyczny sposób szanują tych, którzy przelali krew dla uwolnienia, dla wyzwolenia Holandii. I pani Roma od początku uczestniczy w tym i jestem pełen szacunku i pełen uznania i dlatego, Romeczko, bardzo ci dziękuję. To wielki zaszczyt dla nas, że przyjechałaś. Że nie tylko w Drill, w Arnhem, ale i w Cieplicach, w Jeleniej Górze jest. Dziękuję bardzo. Proszę przyjaciela pana Zbigniewa Ładzińskiego, żeby nie przedłużać, bo mamy już sygnały czasowe. Ja przy akompaniamencie państwa chciałabym tutaj pozwolić sobie na wręczenie specjalnego wyglądu. No właśnie o to chodzi. Te niespodzianki muszą się zdarzać, miłe. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Promyki Krakowa nadaje panu Zbigniewowi Władzińskiemu tytuł Przyjaciela Promyków Krakowa oraz godność członka honorowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Promyki Krakowa. Pan Zbigniew zawsze rozdaje. Nie pytaliśmy, czy przyjmie, ale myślę, że to są. To wielki zaszczyt dla mnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę wielki zaszczyt. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze mam. Dziękuję. Ale czy może Pani uwagi tak? I dla Pani minister. Bardzo Panie proszę. Proszę Państwa, mamy jedyną okazję przy takich koncertach pamiętać też o osobach, które mają nas w jakiejś opiece. Będę wdzięczna, gdy Pani przyjęła skromne nasze
informacji o naszym zespole. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest tam ślad właśnie Arhen i właśnie Drift. To jest mały album 50-lecia Bitwy pod Arhen. To jest tam troszkę dalej, tak, ale wydane było na 55-lecie. Są zaznaczone promyki, także w ciekawych miejscach jesteśmy. Bardzo panu dziękuję. Proszę Państwa, program rzeczywiście jest przygotowany na specjalną okoliczność, czyli na 100-lecie niepodległości. Program, który przygotowany mamy, był już pokazywany w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie. Tytuł tego programu jest Droga do Niepodległości. Interesowało mnie jako nauczyciela, żeby przekazać i wyedukować młodzież, jak to się stało, jaki trud ponosiliśmy w drodze do otrzymania niepodległości. Program przedstawia tylko piosenki, dlatego że w pieśni był najważniejszy przekaz. I jeżeli Państwo będą słuchać teraz tych piosenek, proszę się, no może one nie są takie teraz adekwatne do sytuacji, do atmosfery, jaką w tej chwili mamy. Niemniej jednak obrazują w bardzo celny sposób, co czuliśmy do naszych zaborców. Więc ten tekst może być różnie teraz postrzegany, niemniej jednak jeżeli się wie, co się słucha i dlaczego się to słucha, to się inaczej odbiera. Proszę Państwa, Promyki Krakowa i program Droga do Niepodległości.
Thank you.
roku 1863 mówił Józef Piłsudski. Rok 1863 dał wielkość nieznaną, co do której i teraz świat wątpi, gdy mówi o nas. Wielkość zaprzeczającą wszystkiemu temu, co my o sobie mówimy. Wielkość cudu pracy, ogromu siły zbiorowej. Siły zbiorowej wysiłków woli, siły moralnej. Nie trełgadej szuj zbiorowej, nie trełgadej tchórzów, lecz trełgadej ludzi, którzy w wielkiej godzinie, gdy palec Boży ziemi dotknął, rosną w olbrzymiej pracy moralnej. I gdy raz jeszcze rzucam pytanie, wielkości, gdzie twoje imię? Znajduję odpowiedź. Wielkość naszego narodu w wielkiej epoce 1863 roku istniała, a polegała ona na jedynym może w dziejach naszym rządzie, który nieznany z imienia był tak szanowany i tak słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach i u wszystkich narodów. Kornel Ujejski, pamięci Trołuta. Na stoku Cytadeli poniósł śmierć okrutną. Nie ginie, kto za wiarę i wolność umiera. A jednak grób zarasta, pamięć się zaciera. To smutno. Ledwie dla własnych potrzeb wystarcza uczucie. Przestaną cześć oddawać żałobnym pamiątkom. I zabrakło chleba twoim sierocym dziewczątkom. Trołucie. Poskarżę się przed tobą. Coś trwał do ostatka. Upada Polska z winy nie dzikich Moskali, nie chytrych Niemców. Na własne dzieci się żali. Ta matka. Bluźnią jej, urągają, a w każdym bluźniercu już jest zatrute ziarno, co zdradę kiełkuje. Okropne idą czasy. Okropne. Och, czuję. Tu. W sercu. Dokończą pieśń przedzgonną ostatnią obędzie. I ścichnie na wiek cały. Powiedz, ta ich Polska, ona ewangeliczna, ona apostolska. Czy będzie? On rzekł, jeżeli z wszystkich biednych trzech tylko zostanie, tylko trzech, napełnionych dawnym ideałem, to Polska z tych trzech wyjdzie, obleczy się ciałem i będzie. Oh,
Przyśniła się dzieciom Polska. Czekała przez tyle lat, do której modlił się ojciec, za którą umierał dziad. Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej krwi. Szła z pola bitym gościńcem, szła i pukała do drzwi. Wybiegły dzieci z komory, przypadły Polsce do nóg i patrzą. W mrokach przyziemnych posępnie czali się wróg. Dobywa ostre żelazo, z bujecką podnosi dłoń, więc obudziły się dzieci i pochwyciły za broń. Poniosły groźny wir bitwy, zwycięski parol swych snów i osłoniły przed wrogiem własnymi piersiami lwów. Thank you.
wróciłam połowę programu, to tak jak woli informacji. Życie, ale to, bo dzieci tutaj tak są genialne, że one to wszystko połapały. Proszę Państwa, jeszcze raz. Jak mogą być niewymialne dzieci przy takiej genialnej trenerce. Pani Romo, serdeczne dzięki. Proszę Państwa, Promyki Krakowa będą jutro występowały jeszcze u nas. Proszę? Będą występowały podczas uroczystego święta matki, które będzie na terenie Placu Kościelnego, w amfiteatrze naszym. I tam w sposób szczególny zostaną dzieci i pani Roma uhonorowane przez nas. Dlatego nie myślcie sobie Państwo, że dzisiaj tutaj zostali przez nas niezauważeni czy pominięci. No ale jak to mówią Zbyszku? Muszę się wtrącić. Proszę Państwa, to, że my tu już jesteśmy zaproszeni przez Święto Matki Światowe, to już jest dla nas honor i wyróżnienie, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo. Jak to mówią, dzień się nachylił ku zachodowi. To już będzie koniec na dzisiaj, proszę Państwa. Pytam mojego kolegę Zbyszku. Pięknie było? Pięknie. No to właśnie, wspólnie pożegnajmy. Proszę Państwa, pięknie było. Dziękujemy.